Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera. Co my tutaj mamy? Ten sam korytarz, co w poprzednim odcinku. I nie umiemy na razie żadnych nowych zaklęć. O, chwila. Czy ty jesteś sprzedawcą od Freda i George'a? To możliwe. Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. Foch. Pewnie aktualnie muszę zrobić pierwszą lekcję najpierw i potem będą mi pozwalali kupować rzeczy. Pewnie tak. Pewnie tak. Czy ja mogę wejść tutaj normalnie sobie do dormitorium gryfonów i je zwiedzać teraz? Tak, wiem, lekcja. Są już drzwi do salonu Gryffindoru. Witaj, młody Potterze! Zmierzamy do salonu, co? Tak, zmierzamy do salonu! Ta część jest dużo fajniejsza, jeśli chodzi o możliwość eksploracji. O, ta karta! Z tym kociołkiem nic zrobić nie mogę. Tu jest zapis gry w ogóle. Kto tu chodzi? Wygląda trochę jak Percy Shmercy. Nie chcę już słyszeć żadnych bzdur, że mam w tajemnicy dziewczynę! Co? Nie rozumiem. Dlaczego wszyscy się śmieją, że chcę być ministrem magii? Tak, to jest Percy Shmercy. Okej. Przepraszam. Oni chyba aktualnie tych swoich tiar to nie nosili poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, jak nie wiem, rozpoczęcie roku, zakończenie roku, jakieś takie rzeczy. Ale niech będzie. To Percy. Ciężko spodziewać się po nim czegoś normalnego. Nie wiem, czemu się z niego naśmiewam, ja też byłam kujonem. Nie, może nie. Ja się za kujona nie uważałam i w sumie cały czas się nie uważam. Miałam dobre oceny i lubiłam się uczyć, ale uczyć, a nie robić jakieś dziwne rzeczy. Tu byłam. Przepraszam. Dobrze, że mnie przeprosiłeś za to, że stałeś mi na drodze. Nie przejmuj się. To Artur, młodszy brat Merlin. Jest trochę dziwny. Aha. Cześć, jestem Artur. Mam super kolekcję niemagicznych piłek tenisowych. Nie mam czasu. To nie wpadaj na mnie! Uważaj, gdzie idziesz! Dobra, chodźmy na tą lekcję. Bo tu nic innego nie zobaczę, co? Harry! Obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. Harry, szybciej! Zobaczymy Gilderoya Lockharta we własnej osobie. I poszła sama. Co za Hermiona. O, ty może coś masz na sprzedaż? Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Pokaż. Co masz? Mam śląską ochłonę. Oferta ograniczona czasowo. Wciśnij przycisk tak, by zaakceptować wymianę, lub nie, by odmówić. Nie. Jak chcesz, ale pamiętaj, że to rzadki towar. Ja nie wiem, co to jest z gumochłona, nie pamiętam. Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić. Tak mi przykro. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. Sorry, nie powinnam mi wchodzić w słowo, ale już się rozpędzam. To mogę zapisać tą grę jeszcze raz. Mam nadzieję, że te zapisy potem się pojawią z powrotem. To mapa! Ojej! Okej. Okay. Którykolwiek z obrazów wygląda zachęcająco. Tak nie bardzo. A co mamy tutaj? Nowe karty. Almeric Sobridge, 1602-1699. Wsławił się pokonaniem trolla rzecznego, który uniemożliwiał przeprawę przez rzekę Wye. Rzeczony troll rzeczny o wadze jednej tony uważany jest za największego osobnika tej rasy żyjącego w Anglii. Ethelred Czujny, średniowiecze. Znany z bronienia się przed niczym i atakowania postronnych obserwatorów. Zmarł w więzieniu. Okej. Okay. Tak z tego po prostu był słynny. Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Dobra, dawaj ten śluz. Co masz? Mam śląską ochłonę. Oferta ograniczona czasowo. Tobie zawsze chętnie sprzedaję, Harry.
Coś mogę z tego zrobić. Z tego, co pamiętam. Tylko nie pamiętam co. To straszne. Wow. Okej. Okay. Cześć, Nick. Cześć, Harry. O, cześć, Nick. Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z 4 zamków. Zobacz, czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. Na razie chyba tylko jedną znalazłam. No. Gdzieś tam się wpakowałam w dziurę. Kociołki, kociołki, kociołki. Oni... Tak naprawdę to, co oni pozmieniali tutaj między pierwszą częścią a tą, no to mechanika gry jest dużo lepsza. Okej. Okay. Tam powinno być lustro, ale go nie było. Tam nie wejdę na górę, co? No nie. Mechanika gry jest lepsza. To na pewno, ale wiele tekstur przenieśli z poprzedniej części. Z drugiej strony daje to też takie poczucie, że to jest cały czas ten sam tytuł. W sensie, to jest cały czas ten sam zamek, tak? Okej. Okay. Będziesz tak leniwie wyrzucać po jednej. Okej. Okej. Tych sekretów jest tutaj jakaś tona. Kiedy, czy to jest piętro, na które ja miałam dotrzeć? Chyba nie, bo nie ma tutaj Rona, co? Wszystko jest pozamykane. A jest kociołek. Powinnam iść na te zajęcia, a nie się panoszyć po okolicy. Ale znalazłam żabę. Teraz znowu mam to przyjemne wiercenie w brzuszku. No dobra, tu mamy Rona. Czy chcę iść wyżej? Mogę zajrzeć. Tak tylko orientacyjnie, bo tu już dużo wyżej to ja nie wlezę tędy. Nic nie mówcie. Naprawdę nic nie mówcie, okej. Okay. Tędy też nie przelezę. Ale tu mogę sobie wejść. Ciekawe co tu będzie. Pewnie fasolki. No. O! Skrzydło szpitalne. Okej, okay, ten natomiast lubi, jak mu się wsadza różdżkę do nosa. Okej. Okej. Czy ja to muszę powpychać w odpowiedniej kolejności? Chyba nie. Chyba po prostu. To wygląda jak przemalowana Mona Lisa. Nic nie chcę mówić. To. Trochę przerobiona, ale jest to Mona Lisa. Trochę kret. Srebrna karta. Dzień dobry. Królowa Mef, legendarna czarownica, która nauczyła młodych magów jeszcze przed założeniem szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts. Okej. Okay. 4 na 10 sekretów. W sumie. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, gdzie zadziałałeś. Może gdzieś tu. Przepraszam.
przepraszam, ale znajdźki są życiem, znajdźki są miłością, hasło znane ludziom od wieków, praktykowane regularnie, z tą samą dozą uwagi i miłości. Karta. Okej. Okay. Te nazwiska są piękne. W ogóle mam wrażenie, że Anglicy mają... Brytyjczycy, może tak powiem. Ciekawsze nazwiska niż Amerykanie. Słynny uzdrawiacz. Założył szpital magicznych chorób i urazów. A, to ty. Ten szpital możemy znać z... piątej części? Tak, z piątej części książki. W której to odwiedzaliśmy bodajże pana Weasleya. Spotkaliśmy też tam Neville'a, który odwiedzał swoich rodziców. Takie tam spoilery. Neville generalnie jest dla mnie taką mocno tragiczną postacią. Całej tej sytuacji. Dzień dobry. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Uciekaj, Harry! Lepiej się stąd zabierać. Filch może gdzieś tu być. Ruchy, ruchy! No proszę, słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcha. Woźnego nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje. Sama spadła, naprawdę. Chodź, chodź do mnie, rozerwę cię. Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Ja bym zrobiła ten głos inaczej. Musiałem się przesłyszeć. Zupełnie inaczej bym go zrobiła. To by było jakieś takie... No chodź, rozerwę cię. Rozerwę na kawałki. Coś. Wracasz, żeby jeszcze coś potłuc? Powiedziałem, że masz iść. Ja tylko wywracam kociołki. Jak zobaczysz więcej wywróconych kociołków, to możesz je z powrotem postawić. Nie? Dzięki. Otwieram też wszystkie tajne przejścia w ścianach, także no. Miłej zabawy. Są tu ziemniaki! Nie wiedziałam, że są tu ziemniaki! Okej. I one nie leżą tak bez końca. Tylko wstają po jakimś czasie. Jesus. Przeklęta bulwa. Tam stoisz? Nie. Nie, nie, nie da rady, no to nie. Chorą. Nic nie widziałeś, to nie ja, nikomu nic nie mów. Mnie i tak najbardziej zastanawia, kto zostawia skrzynię z fasolkami w całym zamku. Witajcie na lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. Ale i tak się wam przedstawię. Jestem Gilderoy Lockhart, kawaler Orderu Merlina trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictu Sempra, służącego do pojedynków. Rictu Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład
chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęściarz. Harry, oczyść całkowicie umysł. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu przed tobą. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. To ćwiczenie ma 3 części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy. Ale strzałki czy pierwszej rundy? Przyciski dochodzenia, strzałki, dobra. Okej. Znakomicie, Harry. Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru. Początek drugiej rundy. Sorry, ale dźwięk wciskania jest trochę taki straszny. Taki fałszywy. To były początki Guitar Hero. Znakomicie, Harry. Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru. Początek trzeciej rundy. Czyli co, w sumie mogę zdobyć 30 punktów, tak? Na to wygląda. Świetnie, Harry. Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru. Opanowałeś zaklęcie Rictus Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictus Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictus Sempra. Powodzenia, Harry! Masakra. Masakra. Tyle czasu łaziłam i zwiedzałam, a teraz mam jeszcze wyzwanie. Harry Potterze! Witaj w moim słynnym wyzwaniu Rictus Sempra. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży. Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Okay. Zaczynamy? Powodzenia! Gotowy? Start! Jestem ciekawa, kogo on namówił, żeby przywiózł tutaj jego posągi i wtargał je do tej wieży. Ja wiem, że on jest czarodziejem i teoretycznie może to zrobić sam, to ale... To stworzenia, które strzelają płomieniami ze swoich... No, w ciebie. Możesz je unieszkodliwić zaklęciem Rictus Sempra. Potem spróbuj je przesuwać zaklęciem Flipendo. Chodziło o odbyty. To znaczy, że umieszczenie ognistego kraba na symbolu lub w pobliżu niego spowoduje jakąś zmianę. Spróbuj użyć Flipendo i wepchnąć kraba na tę płaszczyznę. Okidoki. Zapraszam. Pana, panie krabie. Mki. Nie masz fasolek? Widzicie, jakie bezsensowne te posągi? Nie mają fasolek dla mnie. Chciałabym zobaczyć, jak on strzela z ogniem z pupy. A! Fuck. Wiedziałam, że to zrobię. O! Zobaczyłam. Co ja teraz mam z tobą zrobić? Rzucić cię na dół?
Weźmy go, zrzućmy na dół, zobaczmy. Czy to coś da? Pewnie nie. Ale niech będzie. Czemu go przerzucam tylko tak niedaleko? No dobra, w dół jest akurat w miarę szybko. A bo on tu się powinien zsuwać sam. No, zasuwaj, zasuwaj. Kurna. Czemu zeszłam z tej windy? Teraz tu nie doskoczę. Nie ma nawet szans. Jestem zła. A nie, chwila. Sekundeczka. Racja. Mogę to zrobić tak. Zmarnowałam dużo czasu na przesuwanie tego. Żółwia. Co to za karta? A, fatalne jędze. Fajnie, że wspominają o tym zespole. Z tym też nic nie zrobię. Foch. Dobra, zżrejmy to sobie. Bo nie miałam z jakiegoś powodu pewnego zdrowia. A, racja, ziemniak. Racja. To jest wielki pomarańczowy ślimak. Wow! Nie dotykaj jego ani jego śluzu. Kwas, który wydzielają, bardzo parzy. Harry, ja to naprawdę wiem. Rictu Sempra je oszołomi, a potem możesz je przesuwać za pomocą flipendo. Okej. Bezużyteczne posągi. No dobra. A i tak przydałoby się chyba najpierw zająć tymi cudakami z ognistą. No. No. No rozwolnienie mają te biedne żółwie, no. Co tu dużo mówić. Okej. Okay. Okej. Okay. Co by było, jakbym wpadła tam na dół? Zdecydowanie byłoby bardzo słabo. Dobrze, dobrze. No tak, pokazuj mi, gro, wszystko, co się dzieje. Jest to bardzo niezbędne w ogóle w funkcjonowaniu moim. Bo nie znajdę, nie odnajdę się w tym pokoju, zgubię się, pójdę nie w tą stronę i umrę z głodu. Bo nie będzie tam fasolek i żab. Dobra, dobra. Wiem, że tak kiedyś się działo. Czy coś. A to są specjalne rzeczy, schowane. Dobra. To karta, nie spadaj tam w dół. Dziękuję. Co to za istota? Aha, okej. Okay. Prezenterka programu, czyli postaci popkultury czarodziejskiej również to są. Czego mam? Chyba tak. Jest tam podobizna ślimaczka, więc chyba mam go tam zepchnąć. W ogóle dużo bardziej dokładne są modele potworów i postaci. Podoba mi się to. Słyszę żabę. Gnomy to chciwe stworzenia. Będą próbowały ukraść ci fasolki Bertiego Bota i eliksiry wigenowe. Jeśli rzucisz na nie flipendo, przewrócą się na plecy i wypuszczą to, co ukradły. Możesz je też podnosić i rzucać nim. Jeśli je wrzucisz do gnomiej dziury, masz je na zawsze z głowy. Okay. To gnomia dziura. Stąd wychodzą gnomy i tu przynoszą to, co ukradną. Wrzucaj gnomy do gnomich dziur, żeby się ich pozbyć na dobre. Sam nie możesz tu wejść. Chcesz zobaczyć, że wejdę? Chcesz się przekonać? Chodźmy. Ja wiedziałam, że mogę nimi rzucać. To jest aktualnie bardzo radosne. Bardzo radosne.
I zasłużyłam na taką możliwość. Po poprzednim roku. Zasłużyłam na to, żeby móc je łapać za nogi i nimi rzucać. Jak mnie któryś wkurzy, to zobaczę, jak potrafię fajnie nimi rzucać. Okej. Czy potrzebna jest mi ta żaba? Mogę ją zjeść, bo w sumie jestem głodna. I obiecałam sobie, że będę gruba. Nie udało mi się to w zeszłym roku. Nie udało mi się utuczyć Harego na pierwszym roku, także spróbujemy to zrobić w tym. Czas obecny. Lider popularnego zespołu muzycznego Fatalne Jędze. Podobały mi się kawałki nagrane do filmu jako Fatalne Jędze. To wcale nie wygląda podejrzanie, nie? Ani trochę. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Ktoś by dał tym biednym żółwiom jakieś lekarstwa? Są przecież lekarze dla żółwi. No proszę was. Żółwie też się leczy, gady też się leczy. O. Biedne ślimaki. Takie biedne. Spadały z takim dźwiękiem. Okej. Dzień dobry. Zasuwaj tam. Do domku. Do budy. Dobrze. Tego też wsadzimy do budy. Już? Dobrze. Teraz mogę wejść na górę z obu stron. Czy coś już... Nie. Chyba one tam w środku wstały, czy coś. Ale ukryty mały przycisk. Takie sekrety. No dobrze, dobrze. Też uważam, że zasłużyłam na srebrną kartę za ten sekret, gro. Bardzo ci dziękuję, że przyznajesz mi rację. O! Lider jest kartą brązową, a dudziarz jest kartą srebrną. To urocze. To urocze, że doceniają dudziarza. Dudy są podobno dość trudne do grania. Nie chodź. Nie wchodź mi do ust, bardzo cię proszę. Dobrze. Jeszcze pójdziemy tam, bo tam też na pewno coś jest. Jeszcze chciałam zerknąć na jedną rzecz. 2 sekrety na 7. To aktualnie może być dość długie wyzwanie. Oj, spadaj. Tu będzie norka na ciebie, nie? Ooo. Ale tu jest przejście. Jest ukryta gwiazda. Dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że ja w takim razie pogram sobie tam do kolejnego punktu zapisu. I będę kończyła odcinek. Coż najlepiej by było, jakbym robiła wszystko za jednym razem, ale... O. Nie, to są menu wezwań. A nie widzę, ile mam dostępnych gwiazdek, ile mam zebranych. Wygląda na to, że nie. To smutne. Zasypują mnie tymi kartami. No jest ich więcej niż w poprzedniej grze. Gitara rytmiczna. Ale zasypują. Okej. Czy to będę musiała włączać w odpowiedniej kolejności? A, bo muszę to tutaj ustawić. No dobrze. Czy one przekręcają? Nie, tylko po kolei przekręcają. Dobrze. Dobrze. Bo wiecie, trudniejsza wersja tej zagadki. Jest taka, że wciskając jeden przycisk przesuwa się więcej obręczy. I one nie są obok siebie, także ja muszę najpierw zwiedzę boczne przejścia, a
potem to główne. Takie mam odczucia, że to dobry pomysł. Już uzbierałam tyle gwiazdek, że mam więcej czasu niż miałam go pierwotnie. Fasolki. Ta fioletowa pewnie smakuje jak atrament. Czyli muszę iść na boki, żeby zebrać wszystko, co... żeby zebrać tą gwiazdę. No dobra. Teraz, żeby tylko mi się nie obsunął czar tam, gdzie nie chcę. Bo to jest denerwujące. No dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. A, mam 7 na 10, to może się nie będę bawić. I po prostu zrobimy sobie to w całości. Albo i nie, nie wiem. Zobaczymy. Do następnego punktu zapisu. Tak się umówmy. Nie wiem czemu, ale bałam się, że ten dywan pode mną upadnie. Winda. Okej. To aż taki sekret. Bo mam wrażenie, że tutaj w zależności od tego, jak bardzo ukryta jest skrzynia, to ma inny kolor. Te czarne są takie bardziej sekretne. Albo dobra, co mi zależy. Zróbmy całe to wyzwanie i będzie z głowy. To moja wina, bo zwiedzałam. Oczywiście, że trzeba was tu wepchnąć. Pytanie, czy dostanę coś poza tymi fasolkami. Może tak? Może nie? Okazuje się, że nie. Słyszę dużo ślimaków tutaj. Ej. Jest to... Nie mam pojęcia, który sekret. Zaraz sprawdzimy. 4 na 7. To gdzie one jeszcze mogą być? Czy aby coś przegapiłam? To by było niemiłe. Nie zauważyłam go wcześniej. A przynajmniej nie zwróciłam na niego uwagi. Pytanie tylko, gdzie on otworzył coś? To też jest ograniczony czas w sumie na te... na ten Lumos. Dobrze, że umarłam. Chodź. Czy ja mogę wyjechać na przykład tu na górę? Nie. Ale... Gdzieś tutaj na przykład jest kolejny sekret. A już tak marudziłam, że coś dużo jeszcze tych sekretów nie zostało. Prawie połowa. Dobrze, teraz już bardziej dla mnie to jest zrozumiałe. 7 gwiazdek do końca i 2 sekrety, tak? Jap. Przepraszam, 3 gwiazdki do końca i 2 sekrety. 7 gwiazdek do końca. Tak, totalnie. Dokładnie o to mi chodziło. Wiem, gro, widzę. Widzę. Nie można pomijać tych cutscenek. Mówiłam o tym, że nie wiem w sumie, co myślą sobie ci nauczyciele, robiąc tak niebezpieczne wyzwania. Po czym nie udało mi się powiedzieć, bo umarłam, że Lockhart, jak dobrze wiemy, ma sieczkę, więc w sumie nic dziwnego. Ale paru inteligentnych nauczycieli również ma problem z poziomem trudności swoich wyzwań. Przypominam na przykład wyzwanie z Wingardium Leviosa od Flitwicka, które było w pierwszej części gry.
Okej. Jak ja mam tam wejść na górę? Może tędy naokoło? No, coś w tym stylu. Agresywne ślimaki. Kto to wymyślił? Serio, kto wymyślił agresywne ślimaki? Żaba. No. Ta nie uciekała. Okej. Dobrze. Aloha mora. Nagle mam tyle fasolek. Moi drodzy, co tu się dzieje? W ogóle ciągle wciska mnie ten przycisk. A, wiolonczelista z fatalnych jędzy. Dobrze. Zamknie mnie tutaj, prawda? Raz, że trochę to pamiętam. Dwa, że... Tak. To tak wyglądało. Mam nadzieję, że on wpadł. Dobrze. Powinnam dostawać lepsze oceny niż Hermana. Och. Okej. To jest chyba perkusista. Wow! A, racja, bo to tak miało być. Jak znajdę 10 kart tych... No, perkusista. To dostanę jeden poziom... się dwa razy więcej zdrowia. W sensie kolejny pasek zdrowia. Może tak powiem, to lepiej brzmi. To też wygląda świetnie. Wow. Okej. Czy to już jest koniec? Część zebrałam wszystkich gwiazdek. Teraz się czuję jak głupek. A tam widzę, że jest jakaś jeszcze. Jak tam dotrzeć? Jezu. To pierdnięcie było trochę straszne. Tylko trochę. Nie, dobra. Stąd to chyba nie ma co. Gdzieś od góry? Pewnie tak. Może jak wrzucę więcej tych żółwi do dołu. Nie. Biedne stworzenia. Albo jak wrzucę tam wszystkie żółwie, które mogę. Czekajcie, tam coś jest. Może muszę tam wcisnąć przycisk. Bardzo lubię rzucać zaklęciami w Lockharta. Aloha mora. Aj, tu tędy wejdę. Okej. Spoko. Niech wam będzie. Może i być tak. Aloha mora. Tu mamy gwiazdkę. Dżem dobry. O, tak! Najlepsza rzecz. Najlepsza. I ten dźwięk grania w kręgle. Cudowne. Czy to jest basista? To musi być basista. Wygląda trochę jak ten. Wygląda trochę jak Slash, nie? Troszeczkę, tylko że ma włosy. Nie cylinder. Ale podejrzewam, że tą osobą był inspirowany. Dramatyczna muzyka w grze. Jak najbardziej. Proszę bardzo, dawajcie jej więcej. 6 na 7 tylko sekretów. Kurna, czy ja czegoś nie znalazłam? Może coś jeszcze tam się znajdzie. Okej. Czyli nie 4, ja mam tam rzucić wszystkie. Biedactwa. Nie róbcie tak z żółwiami, dobrze?
Nie zrzucajcie ich z wysokości do studni. Dobrze? Mogę was o to prosić? Nie, ten chyba akurat nie zadziałał. A nic? Czegoś tu nie znalazłam i teraz będę się na to wkurzać. Chociaż z tego, co się orientuję, to... O! One się ruszają w obie strony. Mam wrażenie, że można te wyzwania wykonywać wiele razy, żeby poprawiać wynik. Znakomicie, panie Potter. Ukończył pan moje wyzwanie Rictu Sempra. Czas, jaki pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. Okej. Okay. Tak to wygląda, dobra. A nie, mam 10 na 10. No dobrze. Niech tak będzie, że 10 na 10. Zignorujmy to, że w międzyczasie robiłam przerwę i niby zaczynałam nowy odcinek. Myślałam, że to wyzwanie potrwa jeszcze dłużej, ale aktualnie połączmy to w jedno i zakończmy ten odcinek teraz. Moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że Lockhart was nie zirytował jakoś tak niemożebnie. Aha, mogę zrobić jeszcze raz to wyzwanie. Harry Potterze, witaj znowu w moim wyzwaniu. Nie! Jeśli zdołasz pobić swój rekord, przyznam twojemu domowi kolejne punkty. Zaczynamy? Powodzenia! Gotowy? Start! Mogę stąd po prostu wyjść. Tak, dobrze. Ciekawe, czy za pierwszym razem też mogłam powiedzieć nie, nie będę tego robić, to niebezpieczny foch. Może. W każdym razie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się!